Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Właśnie się zorientowałam, że mam ostatni dzień na odbiór paczki, która czeka już na mnie tydzień, a jak jej dzisiaj nie odbiorę, to zostanie ona odesłana, także jedziemy na pocztę. Dzień doberek. Miałam jechać na pocztę, a skończyłam na sushi z mamą. Namówiłaś mnie. Tak, na szybko, byłam taka głodna, mówię, dawaj, idziemy na sushi. Mam taką swoją ulubioną rolkę z sałatką z krewetki, z awokado i z opiekany łososia. Jest po prostu przepyszna. I wziąłam coś innego, ale też wygląda niepysznie. Tak, smacznego. Jak się okazało, paczka nie była dla mnie, a nawet nie paczka, bo list. Przeczytałam nazwisko Trochanowicz i myślałam, że to do mnie, a to do Luki. No ale jako, że jestem żoną, to mogłam odebrać, także z głowy już mamy też odbiór z poczty. Dzień doberek. Za dwa dni wylatujemy na nasz wyjazd świąteczny, bo tak jak Wam mówiliśmy w Q&A chyba, w tym roku święta spędzamy sami, w ciepłym miejscu, także coś nowego, bo jednak co roku wszystkie święta spędzaliśmy albo to z moją rodziną, albo z rodziną Luki. No i jakoś tak w tym roku zdarzyło się, że lecimy. To wyszło w ogóle tak przypadkowo, bo my nie ogarnęliśmy, że w tym czasie, kiedy właśnie chcieliśmy wylecieć, to są święta wielkanocne. W tym roku święta wielkanocne są wcześniej, no więc tak jakoś los za nas zadecydował, że te święta w tym roku spędzamy sobie sami. Więc dzisiaj mam dużo takiego ogarniania, typu właśnie pranie, prasowanie i tak jak ostatnio odgruzowaliśmy razem sobie tutaj to biuro, tak dzisiaj muszę odgruzować pokój gościnny na górze. Ja już naprawdę nie chcę tego przedłużać, ja już chcę mieć wszystko w domu ogarnięte. Zaraz zabieramy się za ogród, a jak zabierzemy się za ten ogród, to ja chcę mieć wszystko w domu dokończone. I tu nawet właśnie nie chodzi o roboty, ale o rozpakowanie się do końca. Podobało Wam się ostatnio to, jak sprzątaliśmy biuro, także pójdziemy sobie razem wszyscy sprzątać pokój gościnny. A! Czy tylko ja jestem takim człowiekiem, który ma ciągle rozładowany telefon? Zamiast naładować sobie normalnie. Ale ja ostatnio się też nasłuchałam, że nie jest zdrowo spać właśnie przy włączonej ładowarce, podłączonej do kontaktu, więc wyeliminowałam to, no i ładuję telefon właśnie wtedy, kiedy nie śpię, czyli podłączam sobie tu w biurze, tu w pokoju, albo chwilę przed snem, po prostu nie robię tak, że mam ten telefon podłączony i gdzieś tam koło głowy on jest, a kiedyś w ogóle to pamiętam, że zawsze właśnie na noc ładowałam telefon i był przy mojej głowie na szafce nocnej, a jeszcze kiedyś zdarzało mi się po prostu wkładać telefon pod poduszkę. Nie wiem po co, żeby mieć go pod ręką, czyli spałam z telefonem pod poduszką, pod głową. Masakra jakaś. Marka Lego zaprosiła mnie do prześwietnej kampanii, której zachęca się, by pozwalać młodym dziewczynkom eksperymentować, próbować, wspierać je w ich pasjach, zaszczepiać w nich taką odwagę i ciekawość świata bez strachu przed porażką. W ramach kampanii dostaliśmy kilka zestawów klocków Lego, Charlie akurat Lego Duplo, by pobudzać i rozwijać jej kreatywność. My już kilka zestawów Lego Duplo mamy u siebie i ja naprawdę z wielką radością obserwuję zawsze, jak Charlie próbuje składać te klocki, a następnie się też nimi bawi, wymyśla wokół tego całą historię. Bardzo się cieszę, że mogę być częścią tej kampanii, bo jej przesłanie jest mi naprawdę bardzo bliskie. Kobiety i dziewczynki w tych czasach odczuwają na każdym kroku presję perfekcji tak naprawdę zewsząd. W szkole, wśród rówieśników, w mediach społecznościowych, tak naprawdę w całym społeczeństwie, a to tłumi ich pewność siebie, by eksperymentować, by wyrażać siebie w jakiś taki kreatywny sposób. Ja uważam, że jestem sama tego bardzo dobrym przykładem. I właśnie marka Lego zachęca do tego, by uwalniać swoją kreatywność, by pozbywać się perfekcjonizmu. Zachęca, by swobodnie wyrażać siebie, eksperymentować i przede wszystkim próbować nowych rzeczy. Ten model wychowania jest mi bardzo bliski, bo podobnie też wychowywała mnie moja mama. Przede wszystkim pozwalała mi dokonywać własnych wyborów. Wspierała mnie w moich decyzjach, nawet jeżeli dla niej nie do końca one były zrozumiałe. Moja mama dawała mi bardzo dużą przestrzeń na popełnianie błędów i na wyciąganie z nich własnych wniosków. Gdzie inne moje koleżanki naprawdę nie dostawały tego od swoich mam. I właśnie mam wrażenie, że dzięki temu ja jestem bardzo odważna, stawiam na swoim, nie boję się porażek i ja naprawdę uważam, że przez to wiem, że mogę naprawdę wiele. Chcę, żeby też w takim poczuciu wychowywała się Charlie, bo naprawdę dziewczynki mogą wszystko. Dlatego też zachęcam Was do tego, by Wasze córki nie dorastały w poczuciu, że muszą być perfekcyjne. Mogą wszystko, ale nie muszą nic. Uważam, że kampania Lego rewelacja. Jak planowałam wszystko w domu, to właśnie tak zaplanowałam, żeby pod umywalkami
mieć miejsce na ręczniki i podobało mi się to, jak wielokrotnie byliśmy u kogoś w domu i właśnie niektóre osoby miały tak fajnie pozwijane ręczniki i wsadzone pod umywalkę, o w ten sposób, i to jest bardzo wygodne. W poprzednim mieszkaniu mieliśmy ręczniki w komodzie i wtedy Luka cały czas do mnie dzwonił i mówił: przyniesiesz mi ręcznik, zapomniałam ręcznika, przyniesiesz mi ręcznik, i tak było po prostu cały czas, a teraz nawet jak zapomni ręcznika, wychodzi z wanny, spod prysznica, w jednej, w drugiej łazience ręczniki są wyłożone. Przyznam się, że z tej łazienki w ogóle nie używamy. Ona jest zrobiona z myślą o Charlie, o gościach, jak do nas przyjadą. Natomiast jakoś tak wychodzi, że Charlie kąpie się tam u nas w łazience. Ja tutaj robię pranie i przez to, że nikt tej łazienki nie używa, to ja sobie zrobiłam tutaj pralnię. Ale nie chcę, żeby tak było zagracone ubraniami, więc muszę też odgruzować tą łazienkę. Często po prostu jak nie ma czasu, to ja tak wyciągam pranie, rzucam tutaj, mówię, później sobie poskładam, pogrupuję skarpetki, majtki, rzeczy są na podłodze rozrzucone, a mam od tego szuflady, do których mogę pochować brudne ubrania. Tutaj powinnam wszystko na bieżąco to ściągać, no. Także nie ma. Sprzątam. Biorę się za to. Ja lubię zawsze oglądać takie efekty przed i efekty po, także proszę bardzo. Efekt przed. Pomalowałaś? Ta śminką. Różową? Nie, to nie jest różowa, tylko złota różowa. Ja ci dziękuję. Chcesz mi pomóc? Nie. Rozumiem. Ja właśnie sprzątam w domu. Jesteś, tak? Dobra. Jestem. Też jakoś tam zbiorę i przyjadę. Dobra, ja mam o godzinie 20 spotkanie, jak coś, więc możesz przyjechać jakoś niebawem, może co? No to ja teraz już się zbiorę. Dobra, no, właśnie, dobra. Przyjadę teraz na dom. Dobra, do buźki, no pa. Było przed, jest i po. Gotowa łazienka. Nie za wcześnie ten zajączek? Nie, to tak przyszedł do mnie do ogródka, zostawił prezenty. Jest jeszcze namieszka. Jest jeszcze prezent taki tradycyjny jak co roku, czyli jakiś relaksacyjny, wspaniały masaż dla dwojga. Uuuu. Nie wiedziałam, w którym spa teraz. Dobrze, ja ci powiem. Dziękuję bardzo. Powiedz, to zajączek dośle voucher. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Boże, z Luką sobie powiedzieliśmy, że nie jemy słodyczy, a tu jest tyle zamrożonych. Nieprawda, trzymam wysokość dzisiaj. Co
Cóż to jest? Musicie oddać komuś. Nie. To jest fajne, co? Do lodówki daj. My lubimy zawsze czekoladę z lodówki jeść. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo, już idę. Nasz króliczek przyjdzie. Zajączek czy króliczek? Zajączek. Zajączek. Przyjdzie, nie ma. Zajączek przyjdzie. Do mnie przybiegł do ogródka, zostawił. Przywiozłam, tak? O matko, jakie wysokie ciśnienie. Ktoś tak mi tak podniósł. Boże. Zdrowa czy nie? Zdrowe, czy do szpitala idziemy? O, zdrowa, no wszystko świetnie. Dobra, co dalej? To są słuchawki takie lekarskie albo stetoskop. I co się tym słucha? Tu? Są robaki? Co? Coś tam jest w tych uszach? Serio? Nie, a w drugim? A do Charlie przyszedł taki zajączek lindorski. O Boże, jakie słodkie. Jajeczka i puzzle. Koci domek Gabi. Fajne bardzo. Jak wiecie, zrobiliśmy sobie taki kominek na parę wodną, ale ja powiem wam, że tak kocham ten kominek z telewizora. Jestem do niego tak przyzwyczajona, do tego gra taka piękna muzyka, zawsze jazzowa, no że nie potrafię sobie po prostu odpuścić jednego i drugiego i lecą dwa. No ale nie wygląda to chyba tak źle, co? Przyjemnie bardzo. Tak. Ten kominek z telewizora jest dla mnie taki ekscytujący, bo on jest po prostu taki duży na cały telewizor. My mamy 83 chyba cale telewizor, no to jest naprawdę ogromny i nawet jak ja bym sobie zrobiła taki mały, prawdziwy kominek, to wydaje mi się, że aż tak by mi się nie podobał właśnie jak ten z telewizora. Chodzimy na YouTube'a, włączamy kominek i klimat zrobiony. Słyszę jak mama mówi, Niunia, zabierz tą mrówkę. Boisz się mrówki? Nie, no ale taka jakaś tutaj łaźna. Wynieście ją przed dom. Do ogródka ją weźmiemy, tak? Dawaj ją do pudełka, chodź mrówka. Łazienka ogarnięta, w międzyczasie ogarnęłam mieszkanie. Mama przyjechała na chwilę po rzeczy. Układa z Charlie puzzle, a ja będę miała chwilę przerwy, bo mamy takie spotkanie biznesowe, bo coś nowego się zbliża, więc mamy godzinkę spotkania u nas w domu, a później mam nadzieję, że będę miała siłę i zabieram się za pokój gościnny. Nie chcę mi się jak cholera, ale muszę to w końcu zrobić. Jak ja kocham ten wzór kalakaty. Boże, mi się tak to podoba. Ta czarna ściana, ten LED, czarny pasek, to jest tak eleganckie. Ale fajnie, że mamy taką łazienkę. Wiem, że są osoby, którym się ten wzór nie podoba, ale całe szczęście nie muszą tu mieszkać. Już drugi raz układamy, tak? Naprawdę? Tak. I nie, ja stwierdziłam, że teraz jeszcze raz, więc zostało wszystko zburzone. Niesamowite. Pięknie, Niuniu. Tak? Zaraz sobie połączymy te dwie części. Ja sobie jeszcze kupiłem. Oszalejesz. Śledzie w oleju lnianym. Mmm, yummy. Słodki słony. To jest restauracja pani Gesslerowej. Ale jak ładnie zapakowane, co? Prawda? Pokaż to. Magda Gessler. A kupiłeś, poczekaj. Czy kupiłeś jeszcze? Bezy. Bezy są? Tak. Są. Charlie, chodź na chwilę. Co tam tata ma? Rosiaczek, Charlie! Piernik w świniach! Brawo! Nie podnoś, bo się złamie. Jeszcze raz? Tak. Trzeci raz. Nie boisz się, że będziesz pachniał rybą? Czemu? Przed gośćmi. Dobre? Pyszny. Naprawdę Madzia zna się na śledziach. Chcesz śledzia, Charlie? Wyborne. Chcesz śledzia? Nie. Masz ochotę, mamo, na sernik albo na coś takiego? Chyba nie. Jesteś pewna? Na pewno. Zerkniesz? Nie. W ogóle trzeba zrobić. Ale mega słodki. Ładnie. Bardzo. Niam-niam? Niam-niam. Niam-niam? Na szybko taka wielkanocna paterka. Beziki, szarlotka i sernik. Przyjechali? Wiemy się w dyrektorkę i właścicielkę.
tego też interesu, tak, Niunia? Tak. Ja mam być dyrektorką, a Niunia jest właścicielką. Teraz szukamy dzieci, które się zgubiły w lesie. Ja właśnie dzwonię do mamy tych dzieci. Proszę panią. Goście już chyba przyszli. Zgubiły się tu jakieś dzieci. Jak ty, mamo, się czujesz w roli zabawiacza? Ostatnio mówiłam na filmie, że ty nie bardzo lubisz się bawić. Ale tak, wiecie, to nie jest tak, że się nie lubię w ogóle bawić. Bo czasami. Czasami lubię, ale nie przez cały dzień. Nie przez cały dzień. Układałyśmy dwa razy puzzle, teraz tutaj się bawimy w dyrektorkę i właścicielkę. To jest spoko, to jest całkiem fajna zabawa. Hello! Kupiłam ostatnio Charlie takie fajne talerze. Wystarczy, że wpiszecie tam talerz myszka Miki dla dziecka. I one są takie super właśnie, bo tutaj możemy sobie w jedno ucho wyłożyć na przykład jedno warzywko, w drugie ucho jakieś inne warzywko, tutaj jakieś inne jedzonko. Po prostu możemy, wiecie, tak fajnie pomieszać i dzieci wtedy z chęcią jedzą. Smacznego! Jedz szybciutko i idziemy się kąpać i spać. Dobrze? To jest nasza kanapa, nie, Charlie? Czekamy na kanapę marzeń, więc mamy misia. A tutaj nie pochwaliłam wam się, ale ostatnio jak moja mama miała urodziny, to... Już dmuchujesz? To Luka pojechał dla niej po 100 róż i słuchajcie, kupił 100 róż dla mnie, dla swojej mamy, dla mojej mamy. Kupił 2 bukiety tulipanów dla Charlie i dla Nicoli, także o, jakie kocham takie bukiety. Przykuwać się do nich, cudowne. Charlie dosłownie w 5 minut, zaśpiewałam tam kilka piosenek pod rząd i śpi, tak. Luka pojechał do kina, słuchajcie, o 22:00, więc z tego co wiem, to niebawem będzie wracać. Ja przed chwileczką sobie jeszcze popracowałam z łóżka, ogarnęłam kilka maili. Charlie sobie tutaj tak przy mnie spał. Ałaj, to jest takie kochane. Dobranoc, widzimy się już w kolejnym vlogu. Pa! Dzięki, że jesteście!